Siemano, śpieszymy się do wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie, jestem Croxy. Cieszę się na samym starcie odcinka, tylko my giveaway. W poprzedniej giveaway na AWP OneGap wygrał Andrzej Pobożny. Serdecznie gratuluję. Dzisiaj jest giveaway na CZK Tygrys za dolar, 22 centy, ponieważ 61 łapek w górę udało się dać po poprzednim odcinkiem. Standardowo jedna łapka, to 2 centy w kolejnym odcinku. No i tak, żeby wygrać, trzeba oczywiście zostawić suba, łapkę w górę, żeby więcej łapek, tym po prostu zdroższe z kim będzie w odcinku i trzeba napisać w komentarzu piątą ciekawostkę. No, po prostu tak, takie zamysły się, że po prostu wiedział, że oglądacie te filmy, więc widzimy się już w odcinku. A, jeszcze bym zapomniał. I oczywiście, jak zwykle w odcinku pozdrawiam jedną osobę. Dzisiaj pozdrawiam Nowida Bodarczyka, więc pozdrawiam ciebie i widzimy się w odcinku. Siemaneczko, ziemaczki, ja jestem Croxy i dzisiaj razem z Knowim. Siemaneczko, witam wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem Knowi. Przedstawimy wam ciekawostki i fakty o mapie Demiraż. Zapraszamy do oglądania. Jako nieoficjalna mapa Miraż została dodana do CS16 pod nazwą DCPL Strike. Właśnie teraz na ekranie został przedstawiony dokładny plan mapy Miraż. Miraż jest atrakcją turystyczną, co widać na budce przy wejściu do respawnu terrorystów na strefę detonacji A, na której jest napisane sprzedaż biletów, oficjalnie ticket sales. Miraż jest to jedna z map czynnej służby. Została stworzona przez Michela Hula 15 września 2010 roku. Miraż zazwyczaj jest najbardziej wybieraną mapą na trybach deathmatch i uproszczony, poza mapą Dust 2. Miraż został odtworzony przez Valve i został wydany 12 czerwca 2013 roku dla Counter-Strike Global Offensive. Mapa de Miraż ma miejsce w pałacu w Maroku. Na strefie detonacji B obok samochodu znajduje się graffiti prezentujące latającą AWP, co jest odniesieniem do akcji gracza Colziry przeciwko drużynie teamu Liquid, w której zdobył 4 zabójstwa bronią AWP, w tym 2 w skoku i jednym strzałem na turnieju MLG Major Championship Columbus. Double orbs, no armor on the CT side. Fallen and Coldzera in their birthday suits. They are gonna need to do something big here. But again, they don't seem to really be changing their strategy. There's one man alone on the B bomb site. We've got Taco playing short, actually, and let's see, it is Cold holding an angle towards B, but he's going to need to be immaculate with that. He is one of the nastiest fraggers in the game. For the time being, Liquid just waiting for some desperation to come out from Luminosity, waiting for them to make a mistake. We've got Nitro and a teammate in the underpass at the moment, and we've got Pop Flash is coming in so that to allow them to take control of Connector, where FNX is trying to make a stand. Nitro down to 2 HP now, and he's going to scurry away. Again, we've got Taco just holding a short angle, so it's still Liquid's round to impose on Luminosity. The team now going back to Old Faithful, and Cold might be in trouble. Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw Fallen in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a drain. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what? A jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the AWP play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again. Ridiculous stuff! That's the most ridiculous thing I've ever seen. It was a no-scope as well, right? Yeah. I have no words to describe. Oh my God. Holy. Okay. Well. Who is this guy? They've closed the gap. Celem terrorystów z grupy Elite Crew jest zamach bombowy, a antyterrorystów z grupy Special Air Service bronienie dwóch stref detonacji.